Cześć kochani, dzisiaj krótko podpowiadam, jak poprawnie stosować tak zwany drugi okres warunkowy i właściwie do czego tak naprawdę jest on nam przydatny, a przydaje się bardzo, dlatego zaczynajmy. Jeżeli chodzi o strukturę, to zaczynamy od słówka if, które wprowadza nam warunek, pod jakim coś nastąpiłoby, w chwili obecnej lub w przyszłości. Dlatego też pamiętajcie, kochani, że chociaż używamy tu czasu past simple oraz would, to jest to wbrew pozorom nie coś, co mówi nam o tym, co było, tylko jest to gdybanie na temat chwili obecnej, czyli mojego obecnego życia, lub też jest to gdybanie związane z przyszłością. Czyli mamy dwie podstawowe funkcje drugiego trybu warunkowego. Wracając do struktury, macie słówko if, następnie macie osobę najczęściej oraz czas past simple, czyli przeszły prosty. Dlaczego tak się dzieje, za chwilę wytłumaczę. Natomiast w drugiej części zdania macie również osobę, słówko would najczęściej oraz czasownik w formie podstawowej. Mam nadzieję, że jest to jasne. Przejdźmy do przykładów. Kochani moi, jeżeli chodzi o przykłady, to mogłabym na przykład powiedzieć: If I were you, I would do it. Gdybym była tobą, to bym to zrobiła. No ale dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że ja nigdy tobą nie będę. Nie wiem, jak się bym, choćby nie wiem, jak się starała, to tobą nie będę, tak samo jak ty nie będziesz mną. Dlatego też cofam się na linii czasu o krok wstecz, czyli z present robię past na linii czasu. Kolejny przykład. If I had time, I would help you. Oczywiście pamiętajcie, że to drugie zdanie, podobnie jak wszystkie zdania, które widzicie tutaj w tych przykładach, dotyczą albo mojego obecnego życia, albo tego, co w tym życiu nastąpi w przyszłości, a nie tego, co już było. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ masa ludzi tutaj jakby popełnia wiele błędów, czy wpada w takie pułapki językowe, co wiąże się z nieznajomością przyczyny, dla której tak właśnie ten schemat, czy ta struktura wygląda. If I had time now, gdybym ja teraz miała czas, I would help you. To bym ci teraz pomogła. No i wreszcie to gdybanie o przyszłości. If I won a lot of money, I would help more people. Gdybym ja wygrała dużo pieniędzy, to bym pomogła większej ilości ludzi. Zauważcie, że w tym drugim przypadku ja uważam to za lekko nieprawdopodobne. Pomijając, że nie gram w totolotki ani żadne inne gry losowe, to raczej jest małe prawdopodobieństwo tego, żebym ja wygrała jakieś duże kwoty pieniężne. Dlatego właśnie powiedziałabym, if I won a lot of money, I would help more people. Gdybym wygrała dużo pieniędzy, to pomogłabym większej ilości osób. Dobrze, kochani, a teraz uwaga. Kiedy gdybacie na temat jakiejś sytuacji, a więc kiedy używacie drugiego okresu warunkowego, cofnijcie się o przysłowiowy krok wstecz, czyli o minus jeden na linii czasu. Jakie to są linie czasu? Mamy teraźniejszość, czyli present, mamy przyszłość, czyli future i mamy przeszłość, czyli past. I we wszystkich językach świata te trzy bazowe elementy występują, bo jest to po prostu poniekąd nasza rzeczywistość, w której się poruszamy bez względu na to, z jakiej kultury czy z jakiego obszaru świata pochodzimy. Zobaczcie na przykłady. I do. To jest coś, co jest prawdziwe, rzeczywiste i typowe i oznacza robię. Gdybyśmy się cofnęli i gdybym chciała powiedzieć, gdybym ja teraz coś zrobiła, to powiedziałabym if I did it, gdybym ja to zrobiła. Dlaczego tak mówię? No bo zakładam, że tego nie zrobię. Nie mam czasu, nie mam możliwości i tak dalej. Ok? Dlatego cofam się na linii czasu, żeby pokazać if I did it, gdybym ja to zrobiła, to coś by z tego wynikło, czyli wynikłaby z tego jakaś przyszłość. I tu zauważcie, że kiedy mówię o rzeczywistej przyszłości, czyli o tym, co jest prawdopodobne, realne, możliwe do zrealizowania, będę mówić I will do it, zrobię to. You will do it, ty to zrobisz i tak dalej. Czyli będę używała słówka will, bo ono nam sygnalizuje
przyszłość. Ale jeżeli ja wiem, że no małe szanse, żebym ja to zrobiła, praktycznie jest to nierealne, a więc jak gdybam, to powiem I would do it, no ja bym to zrobiła. Dlaczego ja powiem I would do it? Dlatego, że jak gdybam. Więc całościowo mogę powiedzieć if I did it, gdybym to zrobiła, I would be happy, byłabym szczęśliwa. If I did it, gdybym to zrobiła, it would help you, to by ci to pomogło. No ale przykładowo nie mam czasu, aby w tej chwili ci pomóc, więc musimy z tą sytuacją poczekać. Mam nadzieję, że ta sytuacja, czyli niedzielenie sobie trybów warunkowych na pierwszy, drugi, na schemat present simple, past simple, a raczej skupienie się na tym, czy to, co mówię, jest rzeczywiste, czy jest to po prostu fantazją, ono Wam bardzo ułatwi zapamiętanie tych schematów. Ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Zobaczcie na konkretnym przykładzie. Niedawno mówiliśmy sobie o tak zwanym pierwszym okresie warunkowym. On dotyczył tego, co realistyczne, to są rzeczywiste, czyli możliwe do spełnienia plany, które nastąpią po spełnieniu jakiegoś warunku. I wtedy mówiliśmy na przykład if I have time, I will go shopping. If I have time, I will do it. Jeśli będę mieć czas, to pójdę na zakupy. Jeśli będę mieć czas, to zrobię. To jest pierwszy tryb warunkowy, czyli tak zwany first conditional. Ok? Dlaczego? Dlatego, że ja zakładam, że zrobienie zakupów jest dla mnie bardzo prawdopodobne i możliwe. Kiedy natomiast ty wiesz, że to nie jest możliwe, bo na przykład nie masz tego czasu, to będziesz używać drugiego okresu warunkowego. A więc cofniesz się na linii czasu z present do past i z future do future in the past. Innymi słowy, czas present simple zamienisz na past simple, a czas, nie czas, tylko słówko will zamienisz sobie na słówko would. Ok? Podsumowując, powiesz po prostu if I had time now or today, I would go shopping. Gdybym ja teraz miała czas, gdybym ja dzisiaj miała czas, I would go shopping. Poszłabym na zakupy. No ale wiem, że tego czasu nie mam. Powtórzę raz jeszcze. If I had time now, I would go shopping. Gdybym miała teraz czas, to poszłabym na zakupy. Lub też if I had time now, I would do it. Gdybym miała teraz czas, to bym poszła na zakupy. Przez teraz mam na myśli albo twoje obecne życie, obecną sytuację, albo to, co wydarzy się za chwilę, czyli w jakiejś przyszłości, a raczej co wydarzyłoby się, ponieważ drugi okres warunkowy to gdybanie o tej przyszłości lub o chwili obecnej. Podsumujmy, kochani. Zobaczcie. Raz jeszcze wracam do schematu second conditional, czyli drugiego trybu warunkowego. Krótko i na temat, drugi okres warunkowy służy nam do mówienia o tym, co nierealne, niemożliwe wręcz do spełnienia, albo w chwili obecnej, albo w przyszłości. Więc dwie funkcje tego właśnie schematu czy okresu warunkowego to gdybanie o tym, co teraz, lub gdybanie o tym, co w przyszłości. Co wygląda następująco? If, osoba, czas przeszły oraz osoba, słówko would i czasownik w formie podstawowej. Mówiąc konkretniej, wyglądałoby to tak. If I were you, I would do it. Gdybym była tobą, to bym to zrobiła. If I had time now, I would help you. Gdybym teraz miała czas, to bym ci pomogła. If I won a lot of money, I would help more people. Gdybym ja wygrała dużo pieniędzy, to bym pomogła większej ilości osób. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam serdecznie. Bye, bye.